Znajdujemy się w ośrodku Wosir Selment w Jeleniewie. Jest z nami mistrz olimpijski w skokach narciarskich z Sapporo, pan Wojciech Fortuna. Znajdujemy się na stałej wystawie pamiątek narciarskich od Marusarza do Małysza i Kowalczyk. Tak się nazywa wystawa, chociaż można powiedzieć, że są tutaj pamiątki również do Kamila Stocha. Tak, właśnie do Kamila Stocha. Ale tu, jak już jesteśmy w pobliżu, chciałem właśnie w nawiązaniu zacząć od tego mojego medalu, o którym opowiadałem, że został sprzedany dla tego skoczka Nicolasa Farela. Tutaj z Igorem Klają wręczamy czeka 25 tysięcy panu ambasadorowi Stanów Zjednoczonych. Tutaj dla Natalki Czerwonki drugą połowę. Tu mamy narty skokowe jeszcze dodatkowo i Macieja Kota, i brata jego. I tu każdy skoczek coś podarował. Jeden z kombinezonów Kamila Stocha. Tam mamy drugi. Tutaj mamy w całości strój olimpijski mistrza świata Józefa Łuszczka. Tak Józek był ubrany na olimpiadzie, tak startował. Jego narty oryginalne, kije, butki Adidasa, czapeczka. Tak wygląda strój olimpijski skoczka. To jest Robert Mateja. To jest pierwszy Polak, który przekroczył 204,5 metra w 2001 roku. Tutaj mamy kombinezon, który niedawno przywiozłem, Kamila Stocha. Tutaj mamy narty biegowe Justyny Kowalczyk, pięciokrotnej medalistki olimpijskiej i dwukrotnej mistrzyni świata. To są narty Kamila Stocha. Dla Wojciecha Fortuny Kamil Stoch. A to dostałem od Piotra Marusarza, to są narty z lat 30. dziadka Stanisława Marusarza. Tutaj, proszę Państwa, są narty z lat 20., 30. Na takich nartach właśnie się skakało przed wojną. To są niemieckiej produkcji, te też austriackie, to są polskie samoróbki i te też niemieckie. Tu są repliki medali z Soczi. Jak wiemy, najbogatszą olimpiadą to była Soczi. Sześć medali. Soczi, w tym złota Kamila Stocha, złota Justyny Kowalczyk. Dwa złote Kamila, Justyny i Zbigniew Brudka. Który jest tu właśnie na fotografii z kolegami z drużyny. I tu indywidualne zdjęcie. A na tym sprzęcie mistrz świata Józef Łuszczek przeleciał 3 razy kulę ziemską. Tak wyglądały nartorolki. Tutaj jest książka Skok do piekła. To jest więcej o Wojtku Fortunie. Jak ktoś by miał ochotę, to polecam. Można ją kupić u autora Leszka Błażyńskiego. Ojciec Święty nawet jest z nami, bo przecież i jeździł z nami na Kasprowym Wierchu, na nartach. Pan miał kiedyś okazję spotkać się z Ojcem Świętym? Jest takie zdjęcie do pierwszej komunii. Ja jestem, nasza klasa i biskup Wojdyła z naszą panią siedzi. Tutaj zdjęcie takie dosyć fajne, po 37 latach spotkanie z Yukio Kasają. To przypomnijmy, że Yukio Kasaja był faworytem japońskich kibiców do zdobycia dwóch medali na igrzyskach w 72 roku, ale pan go zdołał pokonać. Podeszedłem, how are you, mówię ile mogę tam po angielsku. Rozpoznał? Właśnie, how are you my friend, mu powiedziałem, a tak patrzy zdziwiony. On mnie nie rozpoznał, ale już nazwisko nie, było. Ale nie mógł już wytrzymać, złapał za akredytację, jak już przeczytał Wojtek Fortuna, to dopiero mnie obłapiał, mówi, a my friend Fortuna, mówi, okej. Okay. Wystawa jest bardzo, bardzo ciekawa, na pewno warto się tutaj wybrać, obejrzeć to wszystko, zobaczyć na własne oczy, a zwłaszcza, że jest okazja do tego, żeby spotkać się z panem Wojciechem i posłuchać, jak osobiście opowiada o całej historii narciarstwa, o swoich wspomnieniach. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych na naszą wystawę. Chętnie opowiem, pokażę. Zimą też na nartach możemy wspólnie pojeździć, bo jeżdżę na nartach zjazdowych, biegowych i tu wspólnie możemy sobie poopowiadać. O każdym zdjęciu można powiedzieć 5 minut.